Druga odsłona magazynu Bez Spiny w nieco karnawałowej odsłonie. Marcin Fijołek. Wojciech Biedroń. Rok 2019. Niepostrzeżenie nam się rozpoczął z przytupem, czy nie z przytupem, no to już zależy od tego, jak karnawał państwu się rozkręca. Życzymy, by to rozkręcenie było bardzo, bardzo gorące. No ale rozkręcił się też ten karnawałowy nastrój na opozycji. No bo z powodu tak naprawdę sondażu, Wojtku. Tak. Rzeczpospolita opublikowała sondaż. Sondaż Widmo. Sondaż Widmo, w którym zapytano Polaków, że gdyby już opozycja miała wygrać te wybory i przejąć władzę, to kto miałby być premierem? No i Schetyna był tam na szarym końcu, a wygrał Władysław Kosiniak-Kamysz. No i się zaczęło. To jest taka dość fajna próba pompowania pana Kosiniaka-Kamysza we wszelkich możliwych sondażach i zawsze to się mówi tak, że to nie jest w kontrze na przykład do Kaczyńskiego, tylko do Schetyny. Zwróć uwagę. Moim zdaniem to jest jakaś szeroko przygotowywana akcja, ale może już się nie tak, będę mądrzył. Teoria spiskowa, Biedronia. Jak to zawsze Biedroń, tak, zawsze jak jest teorię spiskową. Widziałeś, żeby on kiedyś... A, dobra. Nie, słowa prawdy nie powiedział. Słowa, ten człowiek słowa prawdy. Zapraszam, właśnie, premier Kosiniak-Kamysz. Jakbym powiedział, że pan zostanie moim rzecznikiem, to wie pan, jakby jeszcze poszło do góry? To jest słabo płatna funkcja. Nie biorę. No ale to jaki zaszczyt. Dobrze, ale dziękuję za każde zaufanie, ale to nie sondaże wygrywają wybory, tylko trzeba wygrać na jesień wybór parlamentarny. Oj, niby tam się trochę krygował pan prezes przewodniczący, ale ten uśmieszek był okazywał, że chyba jest okej. Okay. Teraz już też wiem, dlaczego redaktor Mazurek nie pisze już do tygodnika sieci. Fucha jest słabo przygotowana. Słabo płatna, to tu prawda by fucha u ludowców, ja wiem. Ludowców, zawsze jakiś elewar się może trafić, jak wrócą do władzy. No ale popatrz na Kosiniaka-Kamysza, co wygląda jak Korfanty. To przepraszam, musiałem. No, on nie wygląda nawet jak Waldemar Pawlak. Nawet jak Janusz Piechociński. Musimy znowu powtórzyć, drodzy państwo, przepraszam, minę Waldemara Pawlaka. Zwyciężymy. Dokładnie, ale są, drodzy państwo, tacy politycy, którzy zupełnie poważnie we Władku Kosiniaku-Kamyszu widzą kandydata na premiera. Katarzyna Lubnauer, przewodnicząca Nowoczesnej, po burzliwych flirtach politycznych z Grzegorzem Schetyną, zerka ku Władkowi. Wojny, myślę, że ludzie czekają na premiera pokoju, czyli po czasach dużego konfliktu, podziałów społecznych, tego, że mamy do czynienia z sytuacją, w której społeczeństwo jest tak podzielone, jak chyba nigdy dotychczas. Kosiniak-Kamysz może być przez wielu postrzeganych jako taki premier pokoju. Ja myślę, że Władysław Kosiniak-Kamysz nadaje się na premiera przed pokoju, a Schetyna to by nadało się do kuchni. Nawet w sieni. Bo Grzegorz Schetyna lubi konsumować swoich ale partnerów popatrz, politycznych. Wiesz co, popatrz, ale te kaśki to są złośliwe. Oj tak. Jeszcze widać, że każdy lepszy, nawet Kosiniak-Kamysz, tylko nie Schetyna. No przecież o to chodzi tak naprawdę, nie? Ale coś w tym jest. Ja się nie dziwię pani Kasi, wiesz, bo to jest tak, że jak cię mężczyzna oszuka, mówiąc językiem trochę kobiecym, no to i one szukają wierzyć takiego oparcia. Przecież popatrz na Kosiniaka-Kamysza. Każda babcia oddałaby mu rękę swojej wnuczki porządnemu, tak, spokojnemu, statecznemu. Tak. Robotny, spokojny, wysoki, stateczny. Przystojny. A tu przyjdzie Gregory Peck Schetyna z zębem złotym, przepraszam, białym zaświeci. Ale wiesz, tu zbałam, ja zapytałem tu obiecuję, w Sejmie, a na koniec nawet nie pocałuję. Ja zapytałem w Sejmie w kuluarach Marcina Kierwińskiego o ten sondaż i on mówi, że to był sondaż na mistera opozycji. Na mistera. Dlatego Kosiniak wygrał. No to taka opozycja, taki mister. No to mister, prawda. Mister. No bo dobrze. Z tym misterem to jest tak, że trzeba w polityce, misterzem polityki trzeba zostać wtedy, kiedy ma się po pierwsze umiejętności polityczne, merytoryczne, ale i no, takie estetyczne, nazwijmy to tak. I Włodzimierz Czarzasty dobrze to rozumie. Ja generalnie rzecz biorąc jestem niestrawny. Piłem w studiu, ale w ogóle niestrawny. Schetyna mnie nie zje, dlatego że po prostu takich facetów się nie zjada. Ludzie o pięknym umyśle, kiedyś taką książkę wydałem, pokazują piękny umysł. Ludzie, którzy mają piękne stopy, pokazują piękne stopy. O ile zazdrość przez pana przemawia. No nie, ja nie mam pięknego umysłu, ani pięknych stóp. Wie pan, każdy robi politykę tak, jak uważa. No pięknego umysłu Włodzimierz Czarzasty nie ma, co sam przyznał. Pięknych stóp nie wiem, nie widzieliśmy. Ale wszystko to było dlatego powiedziane o tych stopach,
bo Robert Biedroń pokazał swoje stopy na hamaku w trakcie świąt Bożego Narodzenia, tam z Nikaraguj i Dominikanie, czy gdzie on tam był. Śmialiśmy się z tego chyba. Śmialiśmy się już tydzień temu, więc zostawmy. Tak. Ale no coś jest tym liderem SLD. W tej wypowiedzi było wszystko, i kuchenne rewolucje, i piękny umysł, top i model. Filmowo, i top model było, i wszystko, i nawet trochę takiej politycznej, no nie powiem pornografii, ale erotyki, dżungli, prawda, i tak dalej. No, efekt jest taki, że inna rzecz, że jak twierdzi pan Czarzasty, że go nie zje Grzegorz Schetyna, to mi się przypomina stare dobre powiedzenie, złapał kozak tatarzyna, a tatarzyn za łeb trzyma, albo może Biedroń za łeb trzyma. No wszystko jedno, no, kto, kogo, za co, o, może to może no, twój nie, polityczny, nie wchodźmy, twój to, polityczny brat gdzieś tam sobie jeszcze... Dlatego nie chcę mówić, za co, kogo Biedroń trzyma, surfuje, za nie trzyma, za stopę. Za stopę, no jest to wszystko mocno skomplikowane. No będzie to konkurs tak. Piękności na opozycji, piękności stóp na pewno, i w tym konkursie piękności już takiej bardziej merytorycznej chyba zamierza wystartować również Ewa Kopacz. Była pani premier, no chwaliła swoje dokonania w następujący sposób. Tym jestem najbardziej zainteresowana. Również nie postrzega tego w kategoriach osobistej, indywidualnej kariery. No nie bądźmy naiwni. Może ileż ja już jestem już w polityce. Proszę mi pokazać polityka, który osiągnął tyle, co ja. Byłam ministrem, byłam marszałkiem Sejmu, lepszym marszałkiem Sejmu, przepraszam, że o tym mówię, lepszym, bo jednak traktowałam godnie opozycję. To nie jest sielanka, ale, być premierem, ale, to jest odpowiedzialność. Ale, ja to znam z autopsji. No oczywiście, że tak. No więc ja nie miałam pytam. Jednego dnia, żebym miała protestujących na ulicy przez te 12 miesięcy. Naprawdę. I urzędu rolników pod KPRM-em od początku do końca. Teraz też rolnicy chyba i górnicy, protestują. I pielęgniarki, i lekarze. I musieliśmy sobie z tym radzić. No więc pani wybaczy, ja nie będę się rozczulać nad panem premierem. Nikt go do tego nie zmuszał. Rozczulać nad panem premierem nie będziemy się, ale myślę, że warto zapamiętać ten cytat. Nikt tyle w polityce nie osiągnął, co ja. I to jest rzeczywiście coś w tym jest. Ja myślę, że na 105-lecie, 110-lecie polskiej odzyskania przez Polskę niepodległości będą takie wielkie postery. Józef Piłsudski, Roman Dmowski i Ewa Kopacz. Ewa Kopacz, tam Radosław Sikorski jeszcze brakuje do tego towarzystwa. Ego podobne. Ale sobie, to jest niesamowite. No rzeczywiście trzeba było być wspaniałym premierem, że rządzisz przez 12 miesięcy codziennie masz ludzi na ulicy. To jest osiągnięcie. A i gumowych kul można użyć do niektórych. To dokładnie, do górników. Ale to jest przeciekawe. Szacunem jest to, że się rządziło rok i codziennie miał się za dymę na ulicy. Nieprawdopodobnie. Nikt tyle nie ja bym do tych osiągnięć jeszcze dorzucił słynny materiał Marka Pyzy w nieistniejącym już niestety tygodniku ABC, jak to całe towarzystwo z ambasady amerykańskiej w Nowym Jorku biegało i szukało jeansów dla pani Ewy Kopacz. Ja bym jeszcze dorzucił historię z jajecznicą, która pachniała w pociągu. To była kampania prowadzona w niezwykłym stylu. Przyniosła platformie świetny rezultat. Ostatni, a jeszcze pamiętasz te jej... też te słynne jej maszerowania z, tam przy Merkel. Merkel tam maszerowała i pomyliła, nie wiedziała, w którą stronę idzie, w lewo, no i tak, w prawo. Ewy Kopacz nie ma już poważnej polityce. No, Angeli Merkel za chwilę nie będzie. Może to jednak był zły omen. No, rzeczywiście, do siebie na pewno zgadzamy pasowało. Się z panią premier, że nikt tyle nie osiągnął w ciągu kariery politycznej, co Ewa Kopacz. Gdybyśmy zaczęli przypominać te ZSL-e jeszcze, te historie w Ministerstwie Zdrowia, tych asystentów, te firmy farmaceutyczne, zostawmy, bo to naprawdę... I mniej śmieszne historie, które również kojarzyłbym oj się tak, z panią Ewą Kopacz. Oj tak, było prawda. Tych historii trochę, na szczęście to czasy słusznie minione, pewnie wszystkich czasy miną lada moment. Ale pani Ewie Kopacz się już nawet nie chce walczyć. Nie, przegrała ze Schetyną, przegrała z Kaczyńskim, przegrała nie. z każdym. Obraziłam się, biorę torebkę, koniec. Nie? Tak, koniec, ale początek za to roku mamy. No i przy okazji początku tego roku Joanna Scheuring-Wielgus, Ryszard Petru złożyli noworoczne życzenia w niezwykłej atmosferze, w niezwykłej aranżacji. Rok 2018 dobiega końca. Uf, można byłoby powiedzieć. Dla mnie osobiście był to rok trudnych i ważnych decyzji, ale także wielu przemyśleń, które doprowadziły nas do powołania nowego ugrupowania partii Teraz. Oczywiście robimy to razem. Chciałbym, żeby ten rok właśnie był taki, jak powiedziałem, żebyśmy wszyscy mogli końcówkę tego przyszłego roku świętować tutaj wspólnie w Sejmie i na ulicach polskich miast, z nadzieją, że Polska może być otwarta, tolerancyjna, może się szybko rozwijać, może być uśmiechnięta, a nie smutna, nostalgiczna, agresywna. I tej pozytywnej Polski na 2019 rok Państwu życzę.
na ten 2019 rok Ryszard Petru nam życzy, no bo wiesz, pomylić się w słowie fotowoltaika jest łatwo, to trzeba przyznać, ale 19, no to już tylko Ryszard Petru potrafi. Nie, to jest kolejne wideo z cyklu, że my już nic nie musimy robić. Ja ubrałem karnawałowe okulary z powrotem, jak państwo widzą, bo to było bardzo karnawałowe. Oj tak. Zwłaszcza, że znowu było teraz i razem. I ja już kompletnie znowu nic nie rozumiem, czy to ma być teraz, czy to jest taki dans makabre trochę. A mnie się podoba, karnawałowy dans makabre. Ten dans makabre rozpoczął Ryszard Petru od klapsa. Zróbcie mi to pięknie, nagrajcie mi to pięknie. Jest klaps i jest z nowym przytupem w nowy rok. Załatwiliśmy już dwie partie, załatwimy trzecią. Ale to był taki gwiazdor i gwiazdka, nie? Tak, w ogóle, znaczy to jest tam. Ale mi się najbardziej podobał ten moment, jak ona go słucha i tak mówi, co on znowu powie. A pani Schmidt też musiała gdzieś tam z boczku przypomnieć. No może właśnie klapsa dostała od pana Ryszarda. Oj, to nie wchodźmy w takie rzeczy. Nie wchodźmy w te klimaty, bo to znowu klimaty po 23 się nam zaczynają. Trzeba będzie do sądu chodzić. Nie. Ale wiesz, raz Ryszard Petru naszej redakcji wytoczył proces. No chciał tobie wytoczyć proces, jak opisałeś, gdzie poleciał. Przygotowaliśmy tę odpowiedź na pozew, przygotowaliśmy się do sali, na salę rozpraw, no i Ryszard oddał wtedy walkowerem proces, wygraliśmy. To tak jak oddał Nowoczesną. Też walkowerem oddał. Partię teraz pewnie też odda. No on tak ma, ten typ tak ma. Ale ten typ tak ma i ten typ tak zostawia pewien ślad, jak zaśpiewałby zespół Kombi, wśród swoich współpracowników. No i tym śladem są te przepiękne pomyłki językowe. Rzeczniczka Nowoczesnej, pani poseł Henning-Kloska, tak się raczyła przejęzyczyć się w Polskim Radiu. Mam prawo wierzyć w to, co chcę, więc jako liberał nie mogę zabronić pani poseł, żeby wierzyła w to. Ja mam troszeczkę inną wersję wydarzeń. Nie uważam, że to był przypadek, ani wpadnięcie do studni, ani żadna ślepa kura, której trafiło się jajko. To jest po prostu ziarno, tak, oczywiście. Ślepej kurze, drodzy państwo, czasem trafia się ziarno, czasem trafia się jajko, czasem trafia się pytanie, co było pierwsze, czy ziarno, czy jajko było pierwsze? No bo kura to już nie. Nie, kura nie, tu się kura w ogóle nie zgadza, kompletnie. Chociaż ta studnia też była taka symboliczna. Ja nie wiem, o co chodziło, ja nie chcę wiedzieć, o co chodziło. Ale czy oni nie mogą robić tak, bo popatrz, teraz jest bardzo, i to zresztą bardzo to szanujemy, że jak mówi jakiś polityk, to obok jest osoba, która no, głuchoniemym językiem migowym tłumaczy, to w ogóle piękna sprawa, mam nadzieję, że będzie tego więcej, zresztą jest ustawa na ten temat. To ja mam też taką prośbę, że jak przemawia jakiś polityk Nowoczesnej, to żeby albo stała teraz. Albo razem, no a wszystko jedno, jak to się teraz nazywa, to żeby stała jakaś osoba i tłumaczyła. A to jest Mission Impossible. Kura, jajko. Wojtek, to jest Mission Impossible. W języku migowym nie oddasz tej głębi. I tej głębi nie tego piękna języka, tej kwiecistości. Naprawdę będzie nam brakowało Ryszarda Petru w kolejnej kadencji Boże, parlamentu. Boże, i to już niedługo. Bo to już niedługo. Ostatnie takie święta, ostatni taki karnawał z Ryszardem Petru na polskiej scenie politycznej. No ale nie ostatni to rok z kolędami. I to kolędami takimi śpiewanymi i z kolędami, po których teraz księża będą chodzić, z którymi będą chodzić. No jak zwał, tak zwał. Jest też pani Katarzyna Kolenda-Zaleska. Ja wiem, nieładnie się śmiewać nazwiska, tym bardziej jak się człowiek nazywa Fiołek, zaraz będzie, że ma Fioła. No, i tak ja bardzo mam powiedzieć, ty już w ogóle jesteś stracony pod tym względem. No ale pani redaktor napisała artykuł, proszę uprzejmie o małą próbkę. No i napisała o tym, że PiS ma problem z historią, wiadomo, no i że z oczu odwiedzających Pałac Prezydencki zniknął okrągły stół. Tam jest taka mała gablotka w Pałacu Prezydenckim, w której rzeczywiście ten okrągły stół zazwyczaj stoi. Dziennikarze, którzy czekają na konferencję pana prezydenta, czasem tam zaglądamy z kamerą telewizji w Polsce.pl, czekają przy tym okrągłym stole. Byłem niedawno, stół stoi jak stoi. Stoi? Ale może to są dobre jakieś widzenia, wizje, wróżby pani redaktor Kolendy, no nie wiem. Hej, Kolenda, ale to jest taki moim zdaniem poświąteczny odlot pani Kolendy. A z drugiej strony muszę się w końcu zachować, bo przecież nim jestem jako pisowski siepacz. Co jeszcze ten mebel tam robi? Ja się pytam, co robi ten mebel tam. Mamy teraz rocznicę w tym roku. Kto siedział przy tym przy 30. Tym mamy rocznicę. Pan premier zapowiedział, że będziemy świętować. Nowa jest historia. Przy tym stole będziemy świętować. Więc... Ci, to takie, są takie bary sushi, gdzie się ten tak się okręci. A ja chcę cię zapytać, przy jakim stole my teraz stoimy? Czy on jest kwadratowy? Ale to jest prowokacja. To jest prowokacja. Ja bym chciał powiedzieć, że ja się odcinam od tego stołu okrągłego. Moim zdaniem my się dowiemy, czyja to prowokacja. W Magdalence na pewno była robiona i... A
popatrz, rosyjskim alfabetem. No a nasz wydawca dzisiaj niby taka miła, niby fajna, niby rozumiejąca, a jaki stół dała? Okrągły. A no właśnie, piękny. Okrągły stół, nawet w telewizji w Polsce.pl gości, ale nie teraz o stole, a o ławce, którą przygotowało Ministerstwo Obrony Narodowej. Proszę uprzejmie. Nie sponsoruje nas żaden konkurs. No właśnie, Ministerstwo Obrony Narodowej wzbudziło śmiech internautów. 4 miliony złotych wydane na estetyczny dramat. To trumna niepodległości, jak złośliwie niektórzy komentują. No pojawiły się w tych wszystkich miastach i miasteczkach Polski te ławki niepodległości. Można na niej usiąść, można wypić kawę, a tu się czepiają. To jest trochę taka ławka grozy, bo na przykład ktoś siada, o Jezus Maria, co? Ale to jest nie, no ławka jest niepodległości. Ale też internauci zwrócili uwagę, że to jest taka ławka naprawdę polskości, bo tam jest tylko jedno miejsce, nie można się przysiąść, tam się siedzi samemu. O nie, wystarczy już tego przysiadania się, tak. Potem tylko te okrągłe stoły, tylko się robią. Drodzy państwo, na koniec naszej tego tygodniowego spotkania w ramach Bez Spiny, Władimir Putin, wasza podróż do Rosji, bo tam karnawał politycy świętują o wiele, wiele bardziej z przytupem. No Władimir Putin na lodowisku w hokeja pograł. Ja zastanawiam się, czy ten bramkarz, który tam chyba obronił jeden ze strzałów, to już jest na Syberii. Nie, nie, dlatego że obronił, to dostanie tam no 12 lat w łagru. Ale potem wpuścił drugą. Dlatego chyba. Żyje. No właśnie, drodzy państwo. Więc karnawałowo pokazaliśmy państwu Władimira Putina. Życzymy państwu, by ten karnawał zapusty, jak zwał, tak zwał, upłynęły państwu pod znakiem niekończącej się gry w hokeja, tańców, zabaw. Ale z ruskich to jednak tylko pierogi. Tylko polecamy, pierogi. I to nie zawsze, i to najlepiej z Polską. Herbatą, z prądem albo bez. Zostawiamy państwa w tym karnawałowym nastroju. Kłaniamy się nisko, zapraszamy już za tydzień. O tej samej porze będzie program Bez Spiny. Wojciech Biedroń i Marcin Fiołek. Do zobaczenia, mrugamy okiem i kończymy.